Dzień dobry Państwu. Chciałem pokazać dzisiaj Toyota Avensis, którą mam na sprzedaż. Auto z 2014 roku, ale zarejestrowane zostało w lutym roku 2015. No i chciałbym Wam to autko pokazać. Co bardzo ważne, samochód nigdy nie uczestniczył w żadnym wypadku, czyli w takim zdarzeniu, w którym byłyby malowane jakieś elementy nadwozia. Mam taki też raport dotyczący powłoki. Wszystkie elementy są oryginalne. Grubość powłoki bodajże, nie pamiętam teraz dokładnie, chyba nie przekracza 150, ale no auto bezwypadkowe. Oczywiście jak się zaczniemy przyglądać Toyocie, wiadomo, że znajdziemy jakieś większe lub mniejsze rysy i właściwie chyba no największa z nich znajduje się tutaj, tylko ciężko ją będzie uchwycić telefonem, ale proszę mi uwierzyć na słowo, że w tym miejscu tutaj, chociaż nawet chyba widać coś, tak, jest tutaj, no to jedyne takie zdarzenie, które miało miejsce i tutaj mamy delikatnie obtarty ten lakier, ale to na zasadzie takiej no grubszej rysy. Chociaż ciężko to niestety na telefonie, może będzie widać. Kolejną rzeczą, która no jest to wada, no to tutaj mamy taki na tylnej klapie taki purchel. Nie wiem, czy to jakiś odprysk kamienia, czy coś, no ale nie mam pojęcia. No ale coś takiego ma miejsce. No i auto wygląda w ten sposób. Wejdziemy tu jeszcze dookoła. Proszę bardzo. Co mogę powiedzieć? Opony z tyłu i z przodu prawie nowe. Ten bieżnik ma ponad 7 mm jeszcze, jak sprawdzałem. Proszę bardzo. Także o opony nie ma co się martwić. Auto tak się prezentuje. Wszystko mechanicznie jest sprawne, nic nie jest uszkodzone, w sensie takim, że jakaś lampka nie świeci, że szyby nie działają, lusterka nie działają, wszystko jest sprawne. Sprzęgło chodzi idealnie, silnik chodzi świetnie. Dobra, to tak to wygląda dookoła. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, auto no mimo wszystko ma przejechane 196 tysięcy kilometrów i to jest no zarejestrowane już w 2015 roku, ale no ładnych parę lat mimo wszystko ma. No i zawsze jeżeli się przypatrzymy, no to na tym nadwoziu znajdziemy trochę rys większych, mniejszych. No staram się tu Państwu to na telefonie jakoś pokazać, może jeszcze tu pod kątem jakoś. Proszę bardzo. Natomiast no jeszcze raz podkreślę, samochód jest bezwypadkowy, kupiony w polskim salonie i serwisowany zgodnie, jak to mówił, jak Bóg przykazał. Zresztą za chwileczkę to Państwu pokażę w książce serwisowej. Teraz spróbujemy, może sobie wejdziemy do środka. Ok. Ja tu otworzyłem już książkę serwisową. I tak, tutaj leży jeden kluczyk, w stacyjce mamy drugi kluczyk, także mamy dwa kluczyki oryginalne i pokażę Państwu z bliska, jak wyglądała historia przeglądów. Na 19, na 38 tysiącach, 57, 77, 97, 120 tysięcy, to jest pierwsza strona. I potem mamy 130 parę, 158, 178. Także jak Państwo widzą, auto jest regularnie serwisowane. Skrzynia sześciobiegowa. Skórzana kierownica. Regulacja tego zestawu audio w kierownicy oczywiście. Włączymy radio. Radio gra, jak widzą Państwo. No i dobra, no teraz odpalmy samochód. Proszę bardzo. To jest, wiadomo, diesel, tak to chodzi. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę.
troszkę. Oczywiście, no, powiem tak, auto, ja tu go w ogóle ani nie czyszczę, ani nie picuję. Jak widzicie, no tak jak stoi, nagrywam, ale silnik chodzi idealnie. Jak widzicie, nie ma żadnych wycieków. Nie wiem, czy mnie teraz słychać. Przynajmniej, no, mówię, nie widzę żadnych wycieków tutaj przy tym silniku. Wszystko chodzi jak należy. Auto jest stale serwisowane. Także nie ma tu żadnych niespodzianek. Zapraszam oczywiście do oglądania, w zależności od tego, czasami auto stoi u mnie na posesji w Gdańsku lub też na posesji 20 km za Gdańskiem w stronę Elbląga. A to wszystko to już w ogłoszeniu podam jeszcze szczegóły. Także oczywiście zapraszam do oglądania.